Prowincjał czy przełożony pyta, czego żądacie, a my mówimy krótko: miłosierdzia Bożego i Waszego, do wspólnoty. A jednak fajnie się tak nawzajem poznawać, bo wtedy jakoś łatwiej czuć, że tworzymy jeden kościół, a nie że to są wynikanie, i gdzieś ci świadcy, że to wszystko jest takie razem. Kostyne na patenie, nie? że jakby ona się ofiaruje, ale że też e, wspólnota z drugiej strony jakby wychodzi z zaangażowaniem takim samym, że też jakby daje dary do tego, żeby wspierać tego człowieka. Nie? Słuchasz podcastu Zwierzę Liturgiczne, który powstaje we współpracy Fundacji Dominikańskiej Ośrodek Liturgiczny i serwisu dominikanie.pl to rozmowy o tym, dlaczego człowiek tęskni za tym, co niewidzialne, i jak ta tęsknota nabiera kształtu w widzialnych znakach i gestach. Pytania stawiają i odpowiedzi poszukują. Jadwiżanka Teresa Chuspekowa, Dominikanin Łukasz Miśko oraz prowadząca Lidia Majda. Hej, tu zwierzę liturgiczne. Rozmowy nasze będą nieco wspominkowe. No, bo rozmawiamy dziś o ślubach zakonnych, a mamy tutaj dwoje zakonników przy stole. Więc liczę na to, że dużo zdradzicie ze swojej historii, a przede wszystkim z obrzędów, ślubów. Bo jak już no, zdążyłam się od Was dowiedzieć, ale no, też miałam jakąś wiedzę wcześniejszą, te obrzędy się mocno różnią w zależności od zakonu. No, to jest taka chyba ciekawa księga obrzędowa. Mamy. Ten oficjalny watykański ordo, tak, te, ten rytuał, który wprost mówi, że zakony powinny adaptować się do swoich tradycji w jakiś sposób, nie? To inaczej niż właśnie obrzędami sakramentów. E no Zresztą... więc właśnie de facto no. mamy księgę, nie, no ale z, z niej nie korzystamy. Nie? No, jakby... <laughs> to właśnie widzę, że jest taka w ogóle niezniszczona. <laughs> no, jest tak, bibliotaki. więc to oczywiście znowu no, zrobiła takie no, no. niezniszczona, nie? no bo wspólnoty mają swoje obrzędy i swoje mm. jakby do, dostosowane, do, dostosowane do ich teologii, tak naprawdę każda wspólnota trochę ma inaczej zwyczaje i inaczej to przeżywa. Teologiczny charyzmat, tak, 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 charyzmatu, tak. No, ale to, to wiesz. Tak zacznijmy może, bo ja się na to natykam nie że ludzie nie czają, że czym innym jest ślub zakonny, czy śluby zakonne, a czym innym są święcenia. Wiedziałaś, Lidia? Tak, wiedział. To no, właśnie ludzie, nie, ale zdarzało mi się po moich ślubach ludzie właśnie, czy ksiądz to ludzie Zdarzy... <noise> ksiądz jest człowiek? <noise> Żarcik, tak? Zdarzyło mi się rzeczywiście po moich ślubach wieczystych, że się napotkałam na znajomego księdza gdzieś tam, który przechodził e, i się zapomniał, i złożył mi gratulacje e, z okazji moich święceń, tak? Więc, więc zdarza, się, zdarza, no właśnie, zdarza się, zdarza nawet, się nawet tym, którzy wiedzą, że można się zagałopować, nie? No więc, właśnie, święcenia i śluby. Jaka jest różnica? No, no, no patrzymy na Łukasza, nie? Litka tak, będzie tak. się. Bo zaliczyłem jest... jedne i drugie. No, no właśnie, <laughs> bo właśnie. On, on jest kompetentny do tego, żeby Człowiek. nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, jak w poprzednim odcinku opowiadałem o moich rozkminach tych takich z nowicjatu, właśnie, czy jestem bardziej dominikaninem. <grym> bardziej, Dominikani, czy bardziej czy bardziej ksiądz. No właśnie, zakonnik czy ksiądz, jak to się łączy w jednej osobie, co z czego ma wynikać w ogóle. Więc śluby. To jest taka rzeczywistość, która w kościele jest od bardzo, bardzo dawna obecna. Choć pewnie no możemy powiedzieć, że najpierw są apostołowie i ci diakoni tych siedmiu, że życie zakonne no to jest jakiś taki późniejszy fenomen. Nie możemy gdzieś na tego Symona i Janne tak trochę wskazywać, jako takie prototypy. nie? No, zakonne później, ale jednak mm -hmm. obecność, nie wiem, tych wdów, albo jakichś kobiet, Chociażby. które właśnie w taki sposób Yuh. żyły, chociaż to nie było jakoś jeszcze usystematyzowane, sformalizowane, sformalizowane mm -hmm. właśnie te dziewice, nie? Że jakaś taka intuicja, że no, ona jest, nie? Bardzo dawno. Dopiero później mamy tych wszystkich tak uciekających na pustynię i tych anachoretów i tak dalej, znowu. E, lekcje o monastycy w śmierdziach. E, e, anachoreci, anachoreci, tak. Brzydkie słowo. Którzy siedzą na tej pustyni, <laughs> i są tam przywiązani. Związani i zakorzenieni, nie? że to jest kwestia późniejsza, tam powiedzmy ten, no powiedzmy, nie wiem, czwarty wiek. Tak? Natomiast, jakby sama rzeczywistość i charyzmat tego, że ktoś się z jakiejś dziwnej przyczyny decyduje na to, że e, he, że będzie żył pojedynczo, nie? a po co mu to, no to jest idea, która jest stara. No tak, i to jest nie tylko na zasadzie, że nie ciągnie mnie do małżeństwa, czy jestem jakoś, nie wiem, aseksualny i w ogóle tak, tylko to jest raczej wybranie. Jakiegoś dobra, jakiejś misji, królestwa, jako czegoś, co w jakimś sensie ma teraz zorganizować moje potrzeby, moje pragnienia, moje pasje, moje energie. Czyli, że wybieram jakieś takie duże dobro, ta służba Królestwu Bożemu, wspólnocie, Kościołowi, konkretnym ludziom i, i, i w to wlewam moją energię jako kobieta czy mężczyzna. Z całą moją taką osobistą wrażliwością, chyba taka jest idea, prawda? I żeby to w jakiś sposób tak przypieczętować, stąd się wzięła idea publicznego ślubu, tak? że to jest jakaś forma e, obrzędu, który jest dokonany w kościele i dla kościoła. I ze względu na Chrystusa, nie? że to jest mm -hmm. ważne, żeby powiedzieć, bo czasami, no ja zawsze, zawsze, nie wiem Łukasz, jakie masz doświadczenie, zawsze jest to pytanie, a, 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 a czy to chodzi o to, że ciebie małżeństwo nigdy nie interesowało, tak? że to jest coś, co jakby, no, dlatego wybrałaś taki sposób życia, no bo w sumie, w sumie to oznacza, że to, no, to, to tak nie działa, nie? Natomiast, no. natomiast zawsze jak się mówi o tej różnicy, bo zaczęliśmy o tej różnicy święcenia i sztuby, mm -hmm. No zawsze mnie bawi takie pytanie, że do zakonników, nie? że jakby zniesiono obowiązkowy celibat, tak? No to znaczy, że, że możecie zawrzeć, zawrzeć lub, tak? Że, w sensie, że małżeństwo, tak? tak? Tak, tak, możecie, nie? A nie, nie, nie. nie. Tak. Tak? Tak, tak. Tak, 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 oczywiście, tak. No oczywiście nie w tym sensie, że idea życia tymi tak zwanymi radami ewangelicznymi, to jest takie naśladowanie Chrystusa w trzech aspektach w tym aspekcie jego ubóstwa, jego posłuszeństwa ojcu i jego czystości, czyli właśnie takiej formy życia, gdzie no Chrystus był dla wszystkich, że w żaden taki wyłącznościowy związek się nie zaangażował, cokolwiek Dan Brown, będzie pisał o Marii Magdalenie. <grytanie> Wydaje się, że Jezus, no właśnie, był jakby cały dla wszystkich i dla tej misji, na którą posłał go ojciec. No i my próbujemy jakoś tam nieudolnie przez te nasze śluby żyć tak jak Jezus. No i teraz tak, wchodzimy do wspólnoty. Te śluby są składane, jeśli to są śluby zakonne, to one są w jakiejś instytucji, czy też instytucie zakonnym. Może to być bardzo stary zakon, jak benedyktyni, czy cystersi, trapiści, dominikanie są gdzieś tam, no wśród tych starszych i franciszkanie, trochę młodsze zgromadzenia jak jezuici, no i są też bardzo stary. Można być też tak, można można być... trochę opowiesz w ogóle o tym, jak teraz tworzycie, czy redagujecie wasze konstytucje, nie? Bo to jest właśnie takie ekscytujące, nie? Tak. I później są młode wspólnoty, które są w drodze do zatwierdzenia, drodze do, nie? Bo też jakby to jest też bogactwo Kościoła, że właśnie też charyzmaty one jakoś w Kościele są obecne, natomiast one się przejawiają w różnych kontekstach, w różnych sposób, nie? No i niektóre zgromadzenia są takie, że one się ciągną przez te wieki i czasami jest tak, że coś gdzieś powstaje i się pojawi i Kościół się temu przygląda, więc są też jakieś mhm. jakby takie momenty przeglądania się tym, no bo powstałym zgromadzeniom, tak jak hmm. nasze, e, czy zatwierdzić, czy jest to stopniowe. Nie? Natomiast te charyzmaty buzujące w kościele, no to one też jakby dają e, czasami powstanie nowym instytutem i czasami jest kwestia tego, że po prostu instytut zanika, bo akurat w tym miejscu ten charyzmat się przejawia inaczej. Nie? I się mówi, ostatni gasi światło. Nie? Oh. Więc właśnie rzeczywistość hmm. zakonów jest pod tym kątem czymś takim bardzo dynamicznym. nie? Ale Mówię, że tu w Krakowie wasz Kościół świętego Marka, czy Kościół, przy którym e, siostry mieszkają i posługują, to też był kiedyś kościół jakiegoś zakonu, który... W jakimś sensie wymarł, tak, nie? tak, biali Augustianie, którzy no przestali istnieć, ja nigdy nie pamiętam te daty. Ja jeśli chodzi o historię, to pamiętam ogólną ideę, ale nie szczegółowe dane. Nie, ale powiedzmy, że w którymś momencie właśnie ostatni gasi światło, nie? czyli jakby ostatni zakonnicy się rozchodzą i idą sobie do diecezji. A to jest fenomenalne no. to, że przejęłyście to miejsce z pewną też tradycją, chyba to wasze serce na habicie. Znaczy to... habit, nie? Tak, habit, habit jest rzeczywiście no? od tych tak zwanych mówiło się na nich Markowie, ale to byli właśnie biali ja, Augustianie, Augustianie. No. ale jakby Pewne też rysy charyzmatu, nie wiem, uh -huh. właśnie miłość, to nawiązanie do Augusta, właśnie wspólnota, nie? Się okazuje, że znowu tu po coś takiego nowego, i o, jesteśmy, nie? <laughs> Więc właśnie to jest taka rzeczywistość bardzo dynamiczna, jeśli chodzi o zakony. Nie? Zawsze jest ten kawał na temat tych trzech rzeczy, które nie wie, papież, nie wie nie? papież. Nie? Ja, ja, Które były te pierwsze Dajesz. dwie, że to jest z, nie wiem, jak, jak się to opowiada, opowiada w Polsce, bo ja znam czeską wersję. Wersja czeska będzie śmieszniejsza. Nie w <laughs> nie znaczy, bo to jest nawiązanie <laughs> do zakonów, których tutaj nie ma. nie? Więc no, Ale zawsze się mówi, że ta trzecia rzecz, że to jest, ile jest, ile jest żeńskich zgromadzeń zakonnych, że to, tego, że, że nie. to mm -mm. Tego, tego, tego nie wie nawet Pan Bóg. nie? <laughs> Ale hmm. chyba, wiesz, to tak dryfując, odpłynęliśmy od pytania litki czy, czy jak zniosą celibat... To... <laughs> Właśnie Łukasz, bo ty jakoś uciekasz od tego tematu, hmm. wiesz? Więc Odpowiedź wprost o oczekujemy. Sprost, nie. Wciąż nie będę mógł, dlatego że idea życia ślubami we wspólnocie zakłada bezrzędność. Po prostu. A że w tym ideale chrześcijańskim Małżeństwo jest tą jedyną przestrzenią, gdzie realizujemy swoją seksualność poprzez intymność, stosunku, spotkania, wymiany darów, taką wyłącznościową miłość. Więc jeśli nie możemy zawierać małżeństwa, bo jesteśmy we wspólnocie, to też oznacza taki celibat, w sensie życie we, no, w abstynencji seksualnej, mówiąc tak już dosłownie. Nie? A co pewnie jest prostsze, tak sobie myślę. Nie to, że w ogóle jest proste, jest, jest, jest wymagające, nie? ale jak jesteśmy we wspólnocie, mm. Ten dar taki, takiej bliskiej więzi rodziny, nie? To, co nas na co dzień niesie, no, to, to jest takie. I fajne środowisko, w którym można żyć w celibacie. Chociaż oczywiście Prawda? też istnieją Chociaż... jak najbardziej indywidualne formy konsekracji. Nie? Mamy instytuty świeckie, mamy właśnie dziewice konsekrowane. To jest odrębny obrzęd, który też my tutaj leżymy. Mm -hmm. Ale właśnie zawsze też odpowiadam na to pytanie, bo czasami się nawet względem nas pojawia. Nie? Już usłyszałam, że jak zniosłam celibaczy, czy ciebie też to dotyczy? He. <laughs> <laughs> ja odpowiadam, że na tym cała frajda polega, nie? że, <laughs> że, że jakby w tej sytuacji nie właśnie więcej są śluby, że właśnie po to składam Myślę. śluby i właśnie to jest ta różnica, że w przypadku celibatu kapłańskiego to jest kwestia e, aż, ale tylko dyscyplinarna, nie, że tam do powiedzmy zachodnik tak. mamy w XII wieku tak naprawdę mamy jakby ten moment, kiedy e, jednak się okazuje, że nie, że konkubinaty małżeństwa księży, księży że to nie, nie w tym kierunku, że to był problem z konkubinatami i tak dalej, nie? Więc jeśli by, nie wiem, papież się jutro obudził i stwierdził, że jednak księża mogą się żenić, no okej, okay, nie, to jakby to nie należy do istoty, ale w naszym przypadku właśnie o to chodzi. Nie? To jest tak. jakby cała zabawa na tym polega, że my składamy sztuby posłuszeństwa, ubóstwa, czystości, w zależności od tego, w jakiej kolejności, który instytut to ma zaakcentowane. Nie? No ale to właśnie... No i właśnie może przyjrzymy no się tym obrzędom, Aha. bo... One są tak jak wszystkie te księgi, na które sobie patrzymy w naszej serii. One są odnowione po Soborze Watykańskim II. Wcześniej w różnych miejscach wyglądały różnie, ale chyba to, co było wspólne dla tych obrzędów, to jest pewna może przesada w takiej formie zewnętrznej, stąd. Sobór i wykonawcy Soboru chcieli uprościć i w jakimś sensie też tak zakorzenić w łasce chrztu, czy też w konsekracji chrzcielnej, bo to jest też taki drugi problem, że życie zakonne i w obrzędach, ale też w pewnej teologii, która za tymi obrzędami stała, życie zakonne było rozumiane jako no, ta doskonalsza droga, tak? że to jest e, po prostu najpewniejsza droga do nieba, autostrada do nieba, autostrada do nieba tak stan doskonałości ewangelicznej. Ergo małżeństwo, no możesz mimo małżeństwa się zbawić, ale będzie ci dużo, właśnie, dużo trudniej. Jak sobie nie poradzisz i nie jesteś w stanie wstąpić do zakonu, to okej, okay, nie, odwiedzę, no, ale, ale no jednak właśnie nie? jeszcze była taka idea, że jeśli ktoś odchodzi wtedy właśnie z zakonu, to oznacza, że się wyrzeka tej doskonalszej drogi, że jeszcze, a, nie wiem, z klauzurowego do jakiegoś właśnie mm. niższej formy życia, nie, że tego się, tego się mm. zasadniczo nie robi. Nie? Bo no, też no, a... te obrzędy często wyglądały jak pogrzeb, prawda, mm. że to był taki moment śmierci dla świata, że ten zły świat... Zostawiasz za sobą, umierasz dla tych świeckich karier i pożądań i jakichś takich strasznie nie wiem niskich rzeczy. No i właśnie wchodzisz w ten już taki prawie przedsionek nieba, że, że, że zwłaszcza w klasztorach klauzurowych te obrzędy konsekracji czy profesji wyglądały trochę jak taki właśnie pogrzeb. Nie? No właśnie wspomi śrubiny, ale... wspominaliśmy właśnie w kuluarach, nie? No. że nawet jakby była taka forma życia. Która chyba się nazywa, po polsku to będzie rekluza, nie? że mhm. rekluz, rekluza, czyli osoba, która jakby wchodzi, no to, to była te ta, ta legendy o tych zamurowanych, nie wiem, nichach, niszkach, tak? że ktoś jakby wchodzi i gdzieś się zamyka i jest zapieczętowany. Nie? I rzeczywiście obrzędy, które temu towarzyszyły, one odpowiadały, tam były jakby teksty, które dotyczyły Ducha Świętego i Pogrzebu. Nie? Czyli ten aspekt śmierci, no, on tam był jakoś zaakcentowany, też w sumie kolor habitów często jakby mówi o tym, że właśnie ta czernie, że no właśnie, że ta... No Mamy <grym> ta, no Tak, że poszło tak. tego habitu też, też jakby można było interpretować tak, że to jest śmierć dla świata, No Jesteśmy lekko stronniczy tutaj. No tu jest, no, nie ukrywam, że jesteś też lekko stronniczy, bo jak widać, tu czerni nie ma. Nie? A Dominikanie są też praktyczni w średniowieczu. E, swoją czarną kapę, której teraz używamy bardzo rzadko mhm. i ona jest takim bardziej eleganckim, pełnym strojem, ale w średniowieczu kapę się ubierało zawsze, kiedy się wychodziło z klasztoru. Okay. Ruszał w podróż. Żeby... Żeby, no, oczywiście to była taka dorobiona potem idea, że ta nasza biel niewinności, żeby się nie skalała prawda? brudem <śmiennie> <śmiennie> ulicy, oh, no. przykrywamy, ale to o, a... jest dorabiane sztuczne. I... W praktyce wszyscy doświadczamy tego, że ta tak. biel, e, tak, <śmiennie> że to jest <śmiennie> e, e, ładne, ale niepraktyczne. A co symbolizuje wasza biel w takim razie? No bo nie śmierć dla świata, no bo... Czarny, to czarny kolor. Tereza, młodsze zgromadzenie to one o, bardziej wiedzą, bo jeszcze zresztą, pamiętają, jeszcze dlaczego pamiętają. wybrały. W naszym jest. przypadku jest to dość oczywiste z naszym charyzmatem chrzest. Nie? Nawiązanie mm -hmm. do szaty chrzcielnej i tego właśnie odnowionego życia i odnowionego życia w Chrystusie. Nie? Więc ostatnio tak. też nasze nowicjuszki teraz mają też białą palarynę, bo my mamy jeszcze taki dodatek do tego brązowy, nie? do tego oh. habitu. I nowicjuszki, kiedy idą na biało, to to widać. Nie, to to rzeczywiście widać, że to jest nawiązanie właśnie do tej takiej pierwotnej nowości, nowości U, i tego nowego super. życia. Nie? U nas to było bardziej praktyczne. Białe psy pańskie. <głos> Białe <głos> psy. Wiecie co, po prostu to była niefarbowana wełna, najtańszy hmm. rodzaj, bez barwnika, bez jakiegoś dodatkowego procesu. Chodziło o to, żeby to było coś najprostszego. nie? Więc okay. to, to nigdy nie było takie biały-biały. No, to to jest była w na noc, ta, nie oszukujmy dobra. się, nie? Ale jakby mhm. akurat w naszym przypadku to już zostało zinterpretowane pod tak, takim kątem tej chrzcielnej bieli. Nie? No bo u nas też jakby ten, ta symbolika właśnie tej białej szaty, którą nakładają o no, no to nam się to jednoznacznie mhm. kojarzy z tym. Nie? Ale właśnie te obrzędy odnowione, one też stopniują ten proces nakładania szat, czy takiego zewnętrznego, wizualnego, by. Wsysania tego kandydata czy kandydatki w zgromadzenie, żeby też nie przeskoczyć takich naturalnych procesów rozeznawania. To jest ciekawe, że bardzo mocno te dokumenty mówią, słuchajcie, przyjęcie do nowicjatu nie powinno w ogóle być utożsamiane z obłóczynami, prawda? Żeby nie podkreślać tego momentu, że zwlekamy z siebie jakiegoś starego człowieka i teraz jest ten nowy człowiek. Że, że raczej habit można otrzymać wcześniej, dzień wcześniej, może poświęcony, też nie za szybko. Może w ogóle nowicjusze czy nowicjuszki nie powinni mieć takiego habitu jak dorośli członkowie, czyli ci już, którzy są po złożeniu ślubów, dlatego że nowicjat, czasami jeszcze jest przed nim postulat, różne formy takiego prenowicjatu, ale zasadniczo nowicjat to jest taki pierwszy rok już, kiedy jestem w zakonie, jestem afiliowany czy afiliowana z zakonem, ale ja ciągle rozeznaję. I w jedną i w drugą stronę może ta droga rozeznawania mnie poprowadzić. Więc jak za bardzo mocno naciśniemy, że ty już się odciąłeś od świata, już zostałeś jednym z nas, to może wywierać jakąś taką presję na tej osobie, że już nie mam wyjścia, no, przecież już ze w habicie, jeszcze wprawdzie nie złożyłem, nie złożyłam ślubów, ale jak teraz wystąpić? I wiem, że to często były takie dylematy, Zwłaszcza ludzi pochodzących z mniejszych miast, środowisk, gdzie właśnie, no już, już jak się zobaczyli tym, z tak, czy zakonnicy, nie? to myślę że... myślę, że dla kobiet było dużo trudniejsze. Tak, też, że, też dlatego kulturowo. jest zaznaczone współcześnie, mm -hmm. że strój nowiecjusza, nowiecjuszki maszę różnić, nie? Że u nas, ok, u nas obłóczyny są jakby na początku, ale przynajmniej jest zaznaczone, że ma być jakaś różnica, nie? Tak. I że są zgromadzenia zakonne nawet żeńskie, że rzeczywiście jest tak, że na przykład Welon albo w ogóle obłóczyny, że to jest dopiero jakby moment profesji, profesji. Nie? pierwszej mhm. profesji. Już świadomej że, decyzji e, tak, w związania się już tak. no nie składam, nie wiem, czy wiedziałaś litka, dobra ty... Takie rzeczy masz opykane, więc pewnie tak. Nie wiem. Że są śluby czasowe tak, i śluby tak, wieczyste. Tak, tak. Ale nie było no. to dla mnie oczywiste, choć moja bardzo dobra koleżanka Oliwka. Oliwka nas czasem słucha, więc pozdrawiam serdecznie. Oliwka jest Selezjanek. Gdy wstępowała policja i powiedziała, że wierza taką drogę, to ja miałam marne pojęcie o tym, jak ta formacja wygląda. I się jej wprost zapytałam, Oliwka, kiedy ty będziesz zakonnicą? <grywa> Wydawało mi się, że to tak, nie no, trzy lata chyba złoży te śluby, nie? U Salezjanów że jest ośmioletnia, czy nawet dziewięcioletnia formacja. Do wieczystych? To tak, jest... tak, u Salezjanek, więc generalnie. Sporo czasu. Znaczy, tak, długo, pierwsze śluby po tych trzech latach to złoży zwykle, nie? Tak. Że to jest taki czas. Akurat że ten, po czterech, Akurat po czterech, nie, tak, tak, ale że tak, te trzy, tak. cztery lata to jeszcze, to jeszcze tak, no tylko tak. później jest cały ten czas właśnie. <grywa> albo w różnych instytutach powtarzania tych ślubów, nie? To są jakby różne zwyczaje na ile te śluby składają, ale rzeczywiście ta droga jest długa. Ale było dla mnie to totalnie nieoczywiste, że są jakieś profesje czasowe i tak dalej i w ogóle czym jest ten ślub czasowy? I jakby, okej, okay, no to dobra, składasz ten ślub czasowy na rok, na trzy lata i co, możesz zrezygnować w trakcie? Bo tych trzech lat, jak to w ogóle działa? Trochę już wiem, mhm. ale rozjaśnijcie. Myślę, że też wielu naszych słuchaczy będzie wdzięcznych. No to takie trochę jest enigmatyczne. To może nie wynika z samych obrzędów, a bardziej z prawa kanonicznego, mm -hmm. że te śluby czasowe, oczywiście jakby teologicznie one to samo znaczą. Tak? Czyli, że chcę żyć radami ewangelicznymi, naśladować Chrystusa we wspólnocie według jej charyzmatu, chcę wierności temu charyzmatowi. Jakby siebie uświęcać jako pogłębienie mojej tożsamości wszczelnej, ale. Właśnie, czyli na przykład też kiedy mm -hmm. się liczy te jubileusze, ja nie wiem jak jest u Was, ale zwykle się liczy od pierwszej ślubu, no tak. bo później jakby, jeśli nastąpiła ta wieczysta, no to potwierdzamy, Ona że to nastąpiło, nie? Właśnie, nie? że jakby dokładnie, w sensie tylko i aż. Nie? Czyli że w sumie zegar zaczyna tykać mojego dominikańskiego czy jadwizańskiego życia, w momencie <laughs> tego pierwszego aktu złożenia profesji, oddania mojego życia. W średniowieczu, kiedy Dominikanie powstawali, to w ogóle nie było ślubów czasowych. Słuchajcie, wow. było od razu wieczyste. Po nowicjacie to było szalone. Eee, no... no. To około... się stopniowo rozwinęło w koszcie. Inna mentalność, no inna tak. mentalność. też te, Tych czasów, mm -hmm. jakby decyzji szybkości powodzenia, te, jakby tak. te, też jakby decyzji, no, na stan życia, nie, że to było coś takiego bardziej oczywistego. Myślę, że dla dzisiejszej mentalności ta stopniowość, że jest bardzo ważna. Jest bardzo ważna. I oczywiście, kiedy ktoś rozeznaje, czasami to jest samo zgromadzenie. U nas wspólnoty mają duży głos. Takie wspólnoty już. Wieczyście zaślubionych Dominikanów, wśród których mieszkają ci czasowo zaślubieni. My regularnie, jakby rozmawiamy o tych braciach, czy, czy widzimy postęp, czy może jakiś regres czy są jakieś problemy. No, troszkę tak. Są też kulki białe i czarne i głosujemy Wy, na braci. Się, A, tak. te, się, te kulki. Są A, kulki. tak, Ojej. Oczywiście, autentycznie. Ojej. Różne szczeble uh -huh. właśnie i kapituła, czyli wszyscy mieszkańcy uh -huh. i rada, czyli taka już wyłoniona, mała grupa braci, prawda, rada klasztoru. Jeszcze prowincjał ma swoje coś tam do powiedzenia, więc to, to oczywiście jest skomplikowany proces, ale bywa, że bracia na ślubach czasowych rzeczywiście Występują albo zostają wystąpieni. Także mm -hmm. my możemy też czasami powiedzieć: Dobra, to, to nie działa, nie? męczycie się, męczycie nas. Okay. Trudne decyzje oczywiście, no. nie, ale wtedy jest taki moment, że można prosić o dyspensę od tych ślubów. Nie? To znaczy, że nie musi się, można poczekać, aż te śluby wygasną i żyć. Wiadomo, jest dyspensa od życia wspólnego. Nie musisz być posłuszny na takich samych zasadach, jak mieszkając w klasztorze. No ale jeszcze, prawda, tam do tego któregoś tam 31 sierpnia, czy do którego innego dnia złożyłeś te śluby czasowe, że możesz próbować żyć modlitwą jakoś, może we Eucharystii uczestniczyć. Już tak wygaszasz, ale. No. właśnie ta takie dobre rozwiązanie jest A. po prostu jakby poczekanie, jeśli jest taka sytuacja, jeśli to nie są jakieś, nie wiem, relacyjnie trudne, po prostu żeby doczekać do tego momentu mm -hmm. wygaśnięcia ślubów tak nie? i w tym momencie, jeśli one nie są odnowione, no to. To, to, to się po prostu jest w sytuacji osoby, która e, nie jest z, związana żadnym ślubem i tyle, że jakby ta dyspensja no to jest kwestia tego, że z czegoś trzeba zwolnić, nie? więc takie, tak. taka idealna sytuacja jest taka, że obie strony rozeznają, że jednak nie, nie? no i wtedy czekamy do końca. I, uh -huh. nie? No, ale właśnie, co, 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 co jeszcze jednak obie strony dojdą do wniosku, że, e, że zostajemy? Bywają takie sytuacje. Bywają, bywają, takie, sytuacje, tak? to, bywają to takie sytuacje. Bywają takie sytuacje. Um, no właśnie, czy u Was się Terezo składa śluby w taki sposób, że e, piszesz na jakiejś kartce, czy na jakimś obrazku słowa profesji, potem składasz na ołtarzu, jest taki moment? Tak, u nas jest profesji? nawet tak, bo my mamy jeszcze, bo bardzo różne są zwyczaje u różnych wspólnot, więc my mamy jeszcze tak, że jest jakby stała formuła. Natomiast my mamy jeszcze coś takiego, że każda z nas mamy coś takiego, jak swoją tajemnicę. U nas się mówi predykat. Czy ja na przykład jestem e, Tereza, od e, Jezusa imienia Bożego. Nie? Że każda hmm. ma swoją tajemnicę hmm. i każda Czyli też. Tak, jak te wielkie święte tak, natomiast, od Jezusa. Natomiast, czy od u nas to ma trochę Aha. inne. Znaczenie, bo u nas jest to, bo my jesteśmy wszystkie od Chrystusa obecnego, nie? I każda z nas wybiera albo, je, albo Pan Bóg jej wybiera, tak troszeczkę, e, jakąś tajemnicę szczególną, jakiś aspekt, rys e, życia Jezusa. I każda z nas jeszcze poza tymi trzema ślubami, e, takie czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, jeszcze ma takie swoje osobiste, właśnie takie przyrzeczenie, albo taki właśnie czwarta rada. Gdzie jest jeszcze wypowiedziane, że coś szczególnego przerzekam e, Panu Super. Jezusowi. Czy my na początku odczytujemy swoje imię i to e, u, urocze jest, że to jest e, zwyczaj jest taki, że do momentu złożenia sztubu wieczystych, profesji wieczystej, że to jest tajne. – wow. ty, ty to czyli, znasz? No, – Oczywiście, bo nie nie ja to rozeznaję tak. przez cały juniorat, nie? ewentualnie z mistrzeni, ale nikt o tym nie mówi i my zawsze czekamy na ten moment, kiedy, bo to jest taki moment objawienia osoby i też charyzmatu tej osoby takiego indywidualnego, nie? że siostra, kiedy, kiedy składa te śluby, to nikt tego nie wie i my czasami słuchamy, że jest tak, że jakby siostra mówi to Coś imię i teraz dobrała. jest od Jezusa no i właśnie. wszyscy mówią, a najczęściej jest tak, aha, okej, okay, to, to pasuje, to jest ona. To jest ona, nie? Jest ona. Jest ona, ona, nie? nie? Ale I później śliczny. moment, którym składa ten radę, to też jest takie zobowiązanie, jakby kim ona jest wobec wspólnoty, nie? Więc to jest taki właśnie zwyczaj nawiązania też do tego, że no jest jakiś charyzmat ogólny i każda z sióstr go przeżywa w jakiś sposób szczególny, nie? a to jest właśnie ta, to dostosowanie, ta możliwość dostosowania do charyzmatu konkretnej wspólnoty, nie? Ej, jakie jest z Dominikanami? Wy przyjmujecie imiona, których nie używacie? Coś A to, takiego drogą, jest. była taka tradycja, przed Soborem to było Coś bardzo tak powszechne. tak? Że głowy świta. Trochę w tej koncepcji, że to jest nowe życie, prawda? Mm -hmm. Umarłem dla świata i zaczynam nową konsekrację radykalną. Dla pana boga otrzymuję też nowe imię, imię zakonne. No, no nadal są używane. takie zakony, gdzie. Są takie zakony, tak. które to robią, aczkolwiek no, nie jest to zabronione, nie jest to też jakoś tak mocno sugerowane, mm -hmm. że nawet przez imię. Prawda, można po prostu pogłębić swoją tożsamość chrześcielną, zwłaszcza jeśli ma się imię chrześcijańskie, Łukasz. chociażby, ale dostajemy my, Dominikanie, w polskiej prowincji, bo różne prowincje są takie, które zmieniają te imiona albo dają opcję, każdy może sobie wybrać, jeśli chce. Ja na przykład bardzo chciałem zmienić na Tymoteusza, jakoś tak nie kręcił ten Tymoteusz i mój magister powiedział, że absolutnie nie, bo on tak czuje, że to jest czysto estetyczne i miał rację, nie kręcił Tymoteusza, bo tak fajnie brzmi. Łukasz jest taki oklepany, ja jestem dzieckiem lat 80 w Polsce, w latach 80 co trzeci chłopiec to był Łukasz, naprawdę, no, dajcie spokój. A ty Mateusz, no, że teraz, teraz tych Tymków jest więcej, ale wtedy, no dwadzieścia tak. parę lat temu, nie było. Więc... No, ale To są takie dwie teologie, nie? Albo no nawiązanie do chrztu tak. i jakby właśnie głębsze wejście w tę łaskę chrztu i jakby zrozumienie tej tożsamości chcielnej, która teraz jest wyrażona inaczej jeszcze, nie, w sposób szczególny jakby w tym stanie życia. Tak. No, albo jest druga opcja, że teraz mamy nowe życie. Nie? Czyli nowe imię, nowe życie. Jedna i druga jest, jest obecna. Piękne, i, e, tak. Myślę, że to są jakby piękne tradycje w kościołanie jedna i druga. My nie zmieniliśmy. znaczy Ja nie zmieniłem, okay. bo, bo w naszej prowincji się raczej nie zmienia. Imienia. Aczkolwiek losuje się, patrona Losuje na się życie zakonne. Co? Tak jest. Jest pula. Magister wow. nowicjatu przygotowuje najczęściej dominikańskich świętych. No i sobie wyciągasz, i to jest twój patron. Używasz tego imienia tak naprawdę tylko wtedy, kiedy składasz śluby właśnie, czyli okay. kiedy klęknąłem przed moim prowincjałem, żeby pierwsze śluby złożyć, to zacząłem od tego ja, brat, Łukasz, Isnard, Miśko, Isnard? składam profesję i ślubuję Bogu Najświętszym mary Pannie. <laughs> start. I tak, coś <laughs> jak dostałem tego go z kapelusza. Nie. Błogosławiony. Błogosławiony, okay. z z Fancy. Ci, no i szukam, słuchajcie, brzmi tak, no właśnie egzotycznie, nie? Nigdy nie słyszałam. Słuchajcie, przed czasami Wikipedii, to był rok 2000, tak jak wstępowałem, <laughs> więc szperam w jakichś książkach o Istnardzie. Nic, nic, no po prostu nic. I znalazłem jedyną taką małą notatkę, że to był jeden z takich Pierwszych powołanych przez świętego Dominika, czyli właśnie powiedzmy tam gdzieś początek XIII wieku, był przeorem w jakimś tam małym miasteczku we Włoszech. Zasunął z tego, że był bardzo otyły, a mimo to lewitował. <grystanie> Więc myślę sobie, no to jest jakiś kierunek na życie zakonne. To jest słodkie. Fajny, tak fajny tak patron. Cóż, siatobliży, okay. lewitujący e, i snart. W takim razie z tego wynika, że wy składacie na ręce, tak? Znaczy, jakby wobec przełożonego ślubu. Tak, nie? bo że... były różne tradycje, nie? że można było składać bardziej tak eucharystycznie, sakramentalnie między mną a Panem Jezusem. To chyba nawet... Jezuici Chyba, to dzisiaj robią? Ch Chyba, Chyba, to się, to się ch -chyba jezuici, zapytać. Nie, trzeba <głos> <głos> zapytać. Że, <noise> a w sensie, że jest jakby przed, tak. przed Sanctissimo, że to jest moment albo... takie tradycje, że na, na przykład, Agnus Dei, nie? Że, że trzymasz hostię w ręku i mhm. ślubujesz temu Panu Jezusowi, właśnie, To jest taki, w, mhm. w sensie jest to wzruszające, jest to taki moment osobisty. Tak, a z drugiej strony no właśnie, bo każdy z tych typów składania ślubów coś wydobywa, więc my nie wkładamy ręki czy naszych rąk w ręce przełożonego w takim geście feudalnym, który by wprost oznaczał takie posłuszeństwo tobie. Przecież tak było, nie? że to był tak taki było. gest, gdzie się wkłada tak. właśnie w ręce i że to oznacza jakby oddanie, ręce, się, oddanie się dłonie. do dyspozycji. Nie? No. My robimy coś takiego, że nasz przełożony trzyma na kolanach księgę konstytucji, czyli takie nasze, no właśnie właśnie sregułaśmy tego Augustyna, którą żyjemy i nasze zarządzenia takie hmm. już od tych 800 lat dopisywane i my kładziemy ręce na Księdze Konstytucji. Czyli de facto gdzieś tam te ręce się spotykają, prowincjała i nasze, mm. ale to jest bardziej chyba nakierowane na to, że zresztą wprost to mówimy, że będę posłuszny Tobie i Twoim następcom według reguły świętego Augustyna i ustaw bracika znodziejów. Aż do I śmierci. ciekawe jest, że właśnie odnowione obrzędy też mówią o tym, że... E, raczej, jakby nowo zakładane wspólnoty ewentualnie powinny odchodzić od tego zwyczaju składania wobec Najświętszego sakramentu, nie? Tak. Że jednak to, że się składa wobec przełożonego, że tam jest też ten e, znak wspólnoty, nie? Tej konkretnej wspólnoty, którą mm -hmm. się widzi, którą się marzy, to nie jest tylko między mną i panem Jezusem, nie? No to, mm -hmm. to też jest jakoś znaczące, no, nie? bo tak. jakby w instytucie inst 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 zakonnym to się wchodzi we wspólnotę taką bardzo realną i dotykalną. Natomiast na przykład u nas jest tak, że my mówimy, że składamy na ręce przełożonej generalnej, ale ona w tym momencie jakby stoi za siostrą, nie? Czyli jakby my trzymamy świece na marginesie odpaloną od paschalu, Nie? Więc znowu symbolika nawiązanie mm. do szczelania, tak. którą nie. No. No, musi być coś, ochrzcie, to wiesz, my nie były my. Nie? Ale jakby przełożona stoi za siostrą, i jest to w obecności kapłana, biskupa, nie? Jakby przed ołtarzem składanie. Ale jakby ten znak wspólnoty, która otacza i która tam jest obecna, to jest bardzo ważne. I jeszcze co tak myślę o wspólnocie, właśnie, bo wspomnieliśmy już, że stopniowo te kolejne jakby etapy wtajemniczania powinny być coraz bardziej publiczne. Czyli obłóczyny, czy też właśnie rozpoczęcie nowicjatu, tak naprawdę nie powinno być publiczne. Ono powinno się odbyć raczej właśnie w gronie wspólnoty miejscowej, ewentualnie braci czy sióstr z prowincji, tak czy ze Zgromadzenia, z innych klasztorów. Potem pierwsza profesja może być publiczna, aczkolwiek niekoniecznie w kontekście mszy świętej, i dopiero ta uroczysta, jakby najbardziej to wszystko spaja, że to jest taki mój radykalny dar. No, właśnie, który kładę na ołtarzu, ten, ten obrazek ręcznie wypisany, który tak. neoprofesji kładą na ołtarzu, prawda? nawet dokumenty mówią, że mogą podpisać na ołtarzu, jeśli to nie jest jakoś tam problematyczne czy trudne do wykonania technicznie. I trochę mi żal, wiecie, bo w Polsce, my jako Dominikanie, właśnie celebrujemy pierwsze obuczyny, jedyne obuczyny, czyli początek nowicjatu w takim mega. Publiczny sposób, że to jest, wiecie, Pampa. orkiestra, wszyscy znajomi, Aj. tak, z liceum, ze studiów, ciocie, wujkowie. Duża presja. Tak, ogromna presja. To, to później, ale jak właśnie... za trzy miesiące wystąpi, to głupio, nie? To to no. A też druga rzecz, bo w tej prowincji, w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkałem, no właśnie, nowicja zaczynał się za zamkniętymi drzwiami. Tam byli mm. tylko bracia. Mm. I to obłóczyny miała miejsce tylko wśród braci, którzy modlitwą ogarniali tych nowicjuszy. W pustym kościele i to było tak piękne przeżycie, powiem Wam, takie właśnie bardzo intymne i czułeś, że ty wstępujesz do wspólnoty, która daje Ci szansę. Zresztą to, o co prosimy później, różne wersje tego w różnych zgromadzeniach są, ale w obrzędzie profesji jest takie wezwanie kandydatów mają złożyć prośbę, mają powiedzieć, czego żądają, czego oczekują. I czasami są takie długie prawda, wypowiedzi, że ktoś tam w imieniu całej grupy, nowicjuszy, mówi, reklamując, prawda, o co prosi, a u nas to jest bardzo proste prowincjał czy przełożony pyta, czego żądacie? A my mówimy krótko: miłosierdzia Bożego i Waszego, do wspólnoty. Że oczekujemy, że Bóg tą swoją miłością nas jakoś poprowadzi, miłosierną, która też jakoś nam pozwoli przekroczyć to, są nas małe, grzeszne, egoistyczne. Bez tego by się nie dało żyć zakonnie, ale też miłosierdzia wspólnoty, nie? Że, że jakby przyjmiecie nas takimi, jakimi jesteśmy i pomożecie nam stawać się lepszymi. No. To też podkreśla tę wspólnotowy, że dołączasz do grupy braci, do konkretnych ludzi czy sióstr, którzy wymyślili sobie, wierzymy, że to nie oni wymyślili, tylko jakoś natchnął ich sam Duch Święty, że w taki właśnie sposób, czy Jadwigański, czy dominikański, Życie Ewangelią będzie miało sens i że to jeszcze dla kościoła będzie jakoś dobre. Nie? I my mamy nawet w, jakby w tym momencie, już kiedy jest profesja wieczysta, <trym> mamy taki ciekawy moment, który no też był u nas dyskutowany, po co my to mamy, a po co to jest, ale to jest taki ciekawy szczegół, który chyba jest z tego, co kojarzę, wzięty z od, właśnie od Marków, nie, od tych augustyanów Białych, że jest, tam jest taki moment, kiedy przełożona mówi, włączam cię w mistyczne ciało zgromadzenia. No i teraz właśnie różne dyskusje, co to w ogóle oznacza, co to jest. Ale jakby w tych wspólnotach, które miały ten szczegół, to zwykle było rozumiane, rozumiane tak, że to nie jest tylko ta wspólnota taka widzialna. Nie? No bo szczerze mówiąc, pięciu Lipa. pięciu braci, nie? czy jakby... w siedem sensie, w ogóle, w ogóle ta nie starsza, tylko... ta młodsza, ta wysoka, ta niska, Właśnie, ta ale... złośliwa, ta nie? Właśnie, nie. Ale nawet jakby nie tylko ta instytucja, nie, no bo szczerze mówiąc, Lipa. Jeśli by człowiek miał się decydować tylko na to coś, no to można się załamać i uciec. Nie? A że zatem była też taka idea, że to jest w ogóle jakby wspólnota, jakby tych wszystkich, którzy kiedyś będą tworzy, jakby po drugiej stronie w niebie, nie? Wszystkie dary, wszystkie dobra, które są udzielone i że to jest rzeczywistość nie tylko ta widzialna, a że to jest łączenie i mm. też jakby m, obietnica z drugiej strony, że to nie jest tylko, że ta e, osoba, no bo jeszcze kiedy to jest zawsze taki przejmujący moment, kiedy e, kandydat leży na posadzce, albo kandydatka, nie? No mm. i jest litania i wtedy to jest ten moment, kiedy y, no, do jak, wszystkich świętych, do wszystkich świętych, litania do wszystkich świętych, jak e, u nas czasami mówi, że to jest jako hostia na patenie, nie? że jakby ona się ofiaruje, ale że też e, wspólnota z drugiej strony jakby wychodzi z zaangażowaniem takim samym, że też jakby daje dary do tego, żeby wspierać tego człowieka. Nie? No bo to jednak decyzja jest taka, taka dość hmm. poważna, nie? jak się czyta te teksty. Ale hmm. piękne. Dzięki za, też za wasze świadectwa i no, mam nadzieję, że E, na pewno mi, ale też wierzę, że naszym słuchaczom dużo to przybliżyło, bo jednak, jak się gdzieś żyje poza klauzurą, <śmiech> 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 to to wszystko nie wydaje się takie oczywiste i często jest to takie dość skomplikowane, a jednak fajnie się tak nawzajem poznawać, bo wtedy jakoś łatwiej czuć, że tworzymy jeden kościół, a nie że to są mnikanie, i odwiżanki, gdzieś ci świadcy, że to wszystko jest takie razem. I warto słuchać słów obrzędów. I widzieć gesty, które w tych obrzędach są, bo właśnie o tym one mówią. Tak? Dokładnie. O tej teologii, o tej wizji. Eee, I też pięknie pokazują charyzmat danego zgromadzenia. Tak jest. To co, lądujemy? <grym> tak. Lądujemy. <grym> Znowu ostatnie słowo <grym> należy do księdza. <grym> nie, już nie. Nie, nie, nie. nie. <grym> Dzięki i do zobaczenia. Do usłyszenia. papa. Pa. Dzięki. Cieszymy się, że jesteś z nami. Jeśli podoba ci się to, co robimy, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz pod odcinkiem. Dziękujemy naszym patronom. Dzięki wam tworzenie treści takich jak te jest możliwe. Możesz pomóc nam realizować naszą misję poprzez zbiórkę na stronie liturgia.dominikanie.pl i poprzez profil Patronite.dominikanie.pl.